Hej kochani, witajcie w nowym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Jak widzicie, zaczynamy z nową zawartością zabawę. To pierwsze DLC, kochani, Doki, Okno na Świat, które umożliwia skonstruowanie wielopoziomowego, wieloetapowego magazynu na nabrzeżu, co też uczynimy, mam nadzieję, w tym odcinku. Zobaczmy sobie, jak wystawa. Już powinno być do odebrania. Jest, proszę, nasza nowa wystawa światowa. O, czegoś nie odblokowaliśmy jednak. Trudno, odbierzemy za 700 nagrody. Też będzie dobrze. Nuty, proszę bardzo. Jak fajnie. I figowiec bengalski, bardzo ładny, przyda się. To następna wystawa, kochani. Może co do architektury zróbmy, co? Doki wprowadzają świat w nową erę. Super, zaraz się tym zajmiemy, kochani. Postawimy sobie wreszcie coś nowego. Największy zysk z wystawy za 100 tysięcy. Wysokie inwestycje. O, proszę. No pewnie, zbudujemy te doki, kochani. To i więcej. Kawa, szampan. Chyba wszystko mamy tu. Tak, nie trzeba nic dostarczać. Super. Niech się robi. Skończmy, kochani, lokalizację okrętu także. Pamiętam, że mieliśmy to sobie skończyć, a potem zabierzemy się za doki od razu. Skończmy jedną serię zadań pierwiej. Nie będziemy tego dodawać. Gdzie to było? Tutaj. Chyba tutaj, tak. Na południowy wschód od głównego lądu. Natychmiast otworzyła ogień, dobra. Zobaczymy. Wschodnim brzegu głównego lądu, zobaczmy. Wschodni brzeg głównego lądu, czyli gdzieś tu, kochani. Powinno być berło. Jest! Oto i ono. Proszę bardzo. O, wielki statek, naprawdę. Zaraz tam dotrzemy i spróbujemy, kochani, resztę berła odnaleźć tym samym. Jak tam nasz instytut? Generuje punkty? Świetnie, kochani. Już chyba wszystko prawie wyszukaliśmy tutaj, co jest do wyszukania, mam wrażenie. Nowe, kochani, utwory muzyczne, jak słyszycie. Także w grze. Co my tu mamy? Badania przedmiotów. To niekoniecznie. Raczej dziedziny badań chciałbym. Tak jest. A, niech lecą punkty, kochani. Będziemy to robić systematycznie i stopniowo. Przyspieszmy całość. Główne nabrzeże doków. Świetnie. Zobaczymy, jakie funkcje pełni i co nam umożliwia za chwilkę. Na razie skończmy jedną serię zadań, kochani, żeby mieć ją z głowy. To zdecydowanie. Mam nadzieję, że się uda troszkę. O właśnie, od razu lepiej. Minimalnie musiałem sobie ściszyć dźwięki z gry. Świetnie. No to nura. Gotowi są państwo? Nurkujemy. Podoba mi się ta idea zatopionych skarbów. Piękny okręt. Mam nadzieję, że będziemy mogli zbudować go sami. Mamy, kochani, czyli on blefował. Nie miał drugiej części berła tak naprawdę. W takim razie, kochani, to powinien być koniec zadania. Królowa przejmie władzę. Tak jakby berło rzeczywiście decydowało o tym, kto sprawuje władzę. Zobaczymy. Świetnie. Nie odda. Nawet się nie łudź, nie bądź głupia. Dziwię się, jak zostałaś królową, myśląc, że on ci pomoże. Od razu tam flotę wojenną wyślijmy. Wiemy, jak to się skończy, kochani. Cześć, Mośku. Tak? This is the second time my family have been humiliated here. Cursed place. I must return to face my fate at the hands of Yu Zhuo. Musimy coś wyrzucić, może ten dziennik niepotrzebny. Oddał, nie do wiary. No dobra, to wycofajmy flotę wojenną. Mr. Olivera was truly a man of his word. Had it been me, I'd never have relied on our peace. No tak, to prawda. Uczciwie się zachował, trzeba przyznać. Dobra, jednak byłem naiwny, sądząc, że będzie wojna. W takim razie cała flota musi wrócić do Grodziska, kochani. Tam, gdzie Willy będzie podskakiwał, lada moment. A propos Williego. Jak tam udziały w wyspach Willy? Dzięki. Dobra, dobra, jeszcze to nie produkuj, królowcio. Teraz mamy inne roboty, inne zadania. Świetnie, wystawa trwa, kochani. Fajne są te olejne, niby olejne. Willy dalej nie może nam podskoczyć, prawda? Świetnie. Wreszcie inwestorzy się przydają. Zobaczymy, jakie możliwości jeszcze, kochani, wieżowce, drapacze chmur będą oferować. Postawimy dookoła naszej wystawy, pomyślałem sobie.
To będzie najlepsze miejsce na nie będziemy tak ogrodów fundować tymczasowo. Po prostu pozostawimy to miejsce na przyszłe wieżowce. Zobaczcie, jak fajnie będzie to tuż za pałacem wyglądało. Będzie mega, kochani. Będzie mega. Tak, możemy zakończyć. 8 ton złota i 3 tony perły. Ale masz wymagania, królowo, naprawdę. Doprawdy. No, dotrzymał słowa, to prawda. No dawaj, gdzie? Tak? No to świetnie. Jak nie trzeba płynąć do nowego świata, to super. Przydał się do czegoś Nate wreszcie. Miło, kochani. To będziemy mieli skończoną linię fabularną w Cape Trelawney w takim razie. Fajnie. Punkty badań lecą jak szalone, kochani. Okręty wojenne się konstruują na wypadek, gdyby ruda chciała podskoczyć. Willy już nie ma tak. Nie ma wysp w nowym świecie. Żadnych. Ma dwie, ale to nic nie znaczy. W starym świecie nie ma żadnej. Ruda jeszcze ma tylko. Ale to też się zmieni za chwilę, jak widzicie, kochani. Właśnie i główną wyspę próbuję wykupić. Potem już będzie nic nieznaczącą kwoką, gdaczącą właśnie, tylko w tym okienku. No tak, co jest... Dawno nie było eksplozji, więc może sobie naprawmy coś. I tak czekamy, aż statek Nate'a dopłynie tam, więc nie widzę problemu akurat tym razem. Tylko tym razem dodam. A jak tam się zbiera w ogóle w kozerach gaz? Powinien się odkładać w dużych ilościach, myślę, kochani. Czcionka się zmieniła, zauważyliście? Z ostatnią aktualizacją dużo wyraźniej widać liczby. To mi się bardzo podoba i coś jeszcze zauważyłem, kochani. Zaraz wam pokażę. Co jeszcze od ostatniego czasu wydaje mi się, że się zmieniło. Gaz się niby zbiera pomału, tak zbiera się, a nie zbiera. To, kochani. Inaczej już wygląda budowa nabrzeża od tej pory. Jak się pociągnie linię, zobaczcie, drogę. Może w Trelawney wam to pokażę. Na jednej z wysp, którą mamy. Na przykład, no, na przykład na tej. Zobaczcie, kochani, jak tylko buduje się drogi przy porcie, one się zamieniają w takie punkty dostępu, widzicie? Do głównego budynku. Fajna sprawa, trzeba przyznać. A niech mają, co im będziemy żałować? Ładnych rzeczy. Okej, okay. Dopłynął? No to nura, hyc! I poperły. Widzę, że fajnie, złoto, a perły? A perły gdzie? Gdzieś tu chyba, tak? Zobaczymy. Tutaj coś jest, kochani. Zobaczymy. Złoto dalej. No dobra, szukamy dalej pereł. Czy trzeba dalej jeszcze? Popłyńmy tam, gdzie sonar namierza. No, tu coś mamy wartościowego, uwaga. Coś się tu szykuje, widzą państwo. Tu też coś jest blisko. Bardzo blisko. Bardzo blisko coś tu jest. A tak, są rzeczywiście. Nie, tu nie chcemy nurkować. Idźmy dalej po perły. Myślę, że to gdzieś tu będzie już. Sporo tu rozbitych okrętów, jak państwo widzą. Jesteśmy już bardzo blisko, zobaczcie. Aż muszę poczytać, czy w XIX wieku echosondy istniały. W drugiej połowie XIX wieku, dodajmy. Bardzo jestem ciekaw. A jest, tutaj, dobra. No to nura, perły będą tu? Jak państwo myślą? Perły, jesteśmy w domu wtedy, kochani. Świetnie, no i płyniemy tam. W takim razie płyniemy. Oj, Nate. Marudo. Marudny Nate się powinien nazywać. Marudny Nate. A, jakieś nowe łódki się pojawiły przy dokach, zauważyliście, kochani? Też tego nie było, poprzednią aktualizacją, nie było tych łodzi tutaj. Pirs robotniczy aż ugina się od ciężkiej roboty. To dobrze, coś robi, cokolwiek. Okej, okay, dopłyniemy, zdamy, kochani, rzeczy i budujemy doki już następne. Zadania w Trelawney powinny być zakończone, mam taką szczerą nadzieję. Jeszcze mam pływające miasto, jakąś prośbę, ciekawe. Zobaczymy, cóż to za opcja do wybudowania. Ale najpierw doki, kochani. Zdecydowanie najpierw doki. Dwa kapitanaty portu stoją dumnie, świetnie. To akurat nie jest potrzebne. Tak. Atrakcyjny zwiększony ruch turystyczny, ale to nie tu, przepani. A może tu byśmy dali taki sobie. I tak mamy dużo punktów wpływu. No nie tak dużo, ale mamy coś tam. Kapitana portu. Ile on kosztuje?
20 punktów wpływu akurat, kochani, może dajmy tu. Dlatego, że sobie tu wstawimy atrakcyjność większą. Właśnie. Świetnie, wydajność plus 50. Dom rybaków wytwarza. Ui, złoty, a niech sobie wytwarza, czemu nie? A ten? Stocznia parowców. O, proszę bardzo. Zapewnia możliwość budowy okręt wojenny, Pirofanion. Ciekawe, dostarczmy go tam, gdzie możemy zbudować taki okręt. To bardzo ciekawe jest. Tak, mamy to. Świetnie, mamy berło wreszcie, super. Tak, to wielki moment i tak dalej, nie maruć. Dostaw perły i złoto lepiej. Świetnie. Ach tak, musimy berło w muzeum mieścić teraz, kochani. I to chyba koniec zadań trenowanej. Dobra, postawmy specjalnie, mamy już punktu wpływu, dobra. To wymienimy mumię na berło. Gdzie to berło całe? Nie, Willy, spadaj, nie chcę twoich zadań. Przykro, zaraz będziesz wykupiony i tyle ci powiem. Jak to berło umieścić teraz, kochani? Pomyślmy. To było muzeum, nie zo, prawda? Czy można podmienić to po prostu na to berło? Jakoś go nie widzę, kochani. Umieść muzeum berło, a jak ja go nie widzę? Czyżby statek je dostał, proszę powiedzieć? Tak, statek je dostał, dobra, rozumiem. To wrzućmy je tu i teraz je wrzucimy w muzeum. Proszę bardzo, tak jak zamawiałaś, tu będzie wystawa. Masz to swoje berło? Dobrze. Świetnie. Pięknie, cudowne. I kochani, tak oto kończy się zadanie w Trelawney. Świetnie. Kolejny krok milowy w naszej rozgrywce. Brr. Cudowne. Co dalej zostało do zrobienia? Super, dziękuję, ale już nie odzywaj się. Dziękuję, królowcio. Już popłynęłaś do domu? Czy będziesz tu sumować zawsze? Powiedz, że nie ma żadnych zadań. Ach, insygnia jeszcze mamy dostać jakieś. No dobra, uwaga. Płyniemy na dekorację i ona sobie odpłynie już, miejmy nadzieję, stąd. Nie, gdziekolwiek mieszka, naprawdę. Chodź, chodź. Bo chcemy doki budować. Hello? Willy? Jak tam? Kurde, dziadu jeden wykupił to, no. Nie mamy punktu wpływu, kochani, niestety. Muszę coś z muzeum wywalić, niestety. Bo inaczej nie będę w stanie jego wyspy odkupić. A dziad wykupił sobie udziały, zobaczcie. Musimy sobie jakieś punkty wpływu odzyskać, kochani. To szybko. Zdecydowanie. Wszystko we flotę wpakowaliśmy teraz. Tak, tak, wiem. Ojej, dziękuję. Dostaliśmy fajne rzeczy do muzeum. Dziękujemy. Wszystko to wystawimy sobie. Dzięki. Już skończyliśmy. A mamy ją jeszcze odeskortować gdzieś, tak? Dobra, odeskortujemy ją. Mam nadzieję, nie wróci teraz tamten Mondrala. Okej, gdzie jest nasza flotę? Wysłaliśmy już stąd daleko, tak? Mam nadzieję, nie zaatakują nas, kochani. Nie powinni chyba, co? Odeskortujmy ją. Dobra, popłyńmy za nią. Ale dopiernicza. Mam nadzieję, dotrzymamy jej kroku. Niech płynie do niego. A my musimy więcej wpływu odzyskać, kochani, bo inaczej nic z tego nie będzie. Ile nam to odbierze atrakcyjności wyspy? Chyba niedużo, prawda? Chyba niedużo. 430 z tego poziomu. Możemy trochę punktów odzyskać. Nie widzę problemu. 30... No właśnie, bo za dużo statków teraz mamy, kochani, wojenny. Może przestańmy flotę wojenną konstruować. Wystarczająco dużo mamy okrętów, jak widzicie. Ta flota jest w stanie zdmuchnąć rudą i to na dzień dobry. Od razu, kochani. A propos, Ruda, dzięki za wyspę. Fajnie było cię gościć. I to jej główna wyspa była, kochani. Teraz możemy się pożegnać, no. Proszę bardzo, to będzie zamość od tej pory. Świetnie, podbiliśmy jej wyspę, teraz zacznie budować się tutaj, więc trzeba kolejną zacząć jej wykupować. Tradycyjnie, kochani. Obejdzie się bez rozlewu krwi, mam nadzieję. I upierdliwego strzelania do ich portów. I budowania statków. Mam nadzieję, że to nam pozwoli, kochani. Łatwo i bez problemu i bez bólu i krzyku przejąć ich. Nie jestem zwolennikiem wojny w grach ekonomicznych, dlatego to pomijam.
Może w innej serii, gry serii Total War na przykład, albo innej, kochani, będziemy prowadzić wojny. Wanno mnie to nie cieszy zupełnie, więc nie zamierzam tego robić na razie. Może w następnym sezonie, jeżeli zdecydujemy się brać sztuczną inteligencję. Nie wiem jeszcze, kochani. Wszystko to się okaże. Jak nam będzie lepiej, to ma być przyjemność, a nie udręka, więc pomyślimy, kochani. Pomyślimy na pewno. Pomyślmy też o dokach już, jak tylko skończy to zadanie upierdliwe dla królowej. Dobra, mamy troszkę punktów wpływu. Teraz możemy od Willa odkupić za 5 minut jego ostatnią dużą wyspę, kochani, gdzie już sobie przeniósł stolicę, widzę, w międzyczasie. Ale długo się nią nie nacieszy. Ciekawy sposób zabudowy tych węglarzy. Nigdy o tym nie pomyślałem. Ja raczej w centrum stawiam go i wtedy do magazynu daję drogę. Ale pola wszyscy budujemy tak samo, widzę. No, prawie. Willy nie zna umiaru. Dziwne strony te pola sobie postawił. Ale fajnie słychać, jak motykami walą, słyszycie to? I szpadlami. Teraz to odkryłem dopiero jakby. Także tą wyspę od Willa też musimy odkupić, zanim ją rozbuduję za bardzo. Zostaną mu wtedy nic nieznaczące w zasadzie, dwie wyspy. I Arktyka. Arktyka, która nie liczy się nawet dla nas, kochani, zupełnie. Dobra, odbierzmy wystawę. Maksymalna nagroda, dziękuję. Co my tu mamy? Brama wystawy światowej, pawilon wystawy światowej, wieża wystawy światowej. Świetnie, już mieliśmy takie chyba. Aha, czyli tylko to się za to dostaje, rozumiem. Unikatowa ozdoba. To maszyny i wynalazki róbmy, kochani, co jest potrzebne? Brak elektryczności, rozumiem. 40 minut, to poczekamy na prąd. Niesamowite, że jeszcze może prądu zabraknie, a dopiero się rozładowuje, zobaczcie. Długo to trwa, przyznam. A przecież podkręcaliśmy wydajność sieci energetycznych, prawda? Tak czy nie? Zobaczmy te swoje ozdoby unikatowe może. Gdziekolwiek je mamy. Inwestorzy. A tak, rzeczywiście. Można takie ozdoby dać. No ciekawe, ale będą tu wieżowce. Pawilony. Fajne. No jest to ciekawe. Można by to robić, kochani. Wieże wystawy światowej. Wieże może postawimy sobie w czterech rogach. Dlaczego by nie? Trochę ich mamy. 5. A tak, to by było głupie już. 4. No i fajnie. Mamy 4 wieże. Możemy to skasować i zmienić też, proszę państwa. Możemy tą bramę wystawy światowej tutaj dać na przykład. O, vis-a-vis wejścia. Proszę bardzo. Teraz stąd możemy drogi poprowadzić dopiero. Cyk. Jakkolwiek dziwnie to nie wygląda wtedy, tak? A czy tak będzie połączenie, czy nie? Nie bardzo, kochani, chyba. Po co robić bramę, którą się omija dookoła? To też jest dobre pytanie. Dobra, róbmy tą wystawę. Nie tą, nie tą. Wróć. Nie tą. Nauka i innowacja. Dziękuję. Rozpoczynamy. Wszystko chyba mamy. Filcu nie wziąłem chyba, co? Bo. Filcu chyba nie wzięliśmy z makareny. To wyślemy sobie. Transport. O. Filcu, kochani. Jeżeli tu jest takowy. Jest, świetnie. Weźmy go więcej i weźmy jeszcze tortille, które schodzą jak na pniu. I płyn do Trelawney, dziękuję. Bardzo. Cyk, Willy, już chyba wyspę twoją możemy odkupić, co? Czy nie? Powiedz, jak tam ekonomia? 17 sekund, kochani. Uwaga, uwaga. Ostatnia duża wyspa Willa odchodzi do Lamusa, kochani. 3, 2, 1. Dziękujemy, Willy. Miło było cię gościć. Cyk! Dziękuję. Pratwell 2, jaka wymyślna nazwa miasta. Pratwell, Stratwell, to będzie... Dziękuję bardzo. Weź sobie to przemyśl teraz, Willy. Taki suchar na koniec. Dobra, mamy to. Kawa spada, ale to nic. Zegarki, tak, tak. Wszystko jest ok. Wszystko w normie, kochani. Nic, z czym byśmy sobie nie poradzili. Mamy już to zadanie z królową do zrobienia, czy nie? Dopłynęli wy, czy nie dopłynęli wy? Jeszcze nie dopłynęli chyba, poczekajmy w takim razie, aż się odezwie, piękna, i będzie można skończyć zadanie. 400 tysięcy, kochani, dochodu. Atrakcyjność miasta wzrosła troszkę, świetnie. To jeszcze Rudej Wyspę mamy do wykupienia jedną, prawda? Tak. Minuta 40, dobra, wykupmy. Tu jest jeszcze w miarę ufortyfikowana. Ale to już niedługo, kochani, bardzo niedługo. Teraz nam mogą powiadać wojny, bo w zasadzie już nie istnieją. Dziwny to będzie czas zniszczenia ich, naprawdę. Prawie rok w gry, kochani, za nami. Prawie rok gry. Ale czas ich skończyć. Czekają nowe wyzwania, nowe sezony, nowe wyspy, kochani, do podbicia i skolonizowania.
nowe rzeczy do nauczenia się. Wszystko to przed nami. Co ona tu buduje? Instytut badawczy. No, myślę, że nie zdążysz, niestety. Zależy, jak tam twoja ekonomia stoi, ale nie wydaje mi się. Świetny. Świetny. Bydgoszcz. Lecimy dalej, kochani. 9. Kupimy od razu udziały w wyspie. Cyk. Dobra. I udziały kupione, a my hyc... O, bardzo proszę, zawsze do usług, jeśli chodzi o wykupienie cię, wychuśtanie cię z biznesu. Zawsze możesz na mnie liczyć, słuchaj. Zawsze. Niedługo nie będziesz miała stoczni nawet, żeby jakiekolwiek okręty wojenne budować, chciałbym tylko zaznaczyć. A bez tego jesteś łatwym celem. Willy tutaj ma jeszcze wyspę. Tam chyba sobie rozwalimy tradycyjnymi metodami, kochani. Spróbujemy. A, trochę postrzelać można. A, jaki fajny konwój, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć okręty non-stop zmierzałem do Trelawney. Masowo, kochani. Masowo. Chcę to zadanie z Królową skończyć i zacząć budowę portu, moi drodzy. Ile można czekać? Może już teraz zacznijmy. W międzyczasie to zadanie dokończymy. Główne nabrzeże doków, kochani. Czy musi stać przy porcie? Potrzebne wolne tereny portowe, okazuje się. Ach, tak, widzę już, rzeczywiście. Może jakbyśmy to przesunęli, moi drodzy, to wtedy damy radę. Nie ma innej opcji chyba. Obawiam się. Czy tu mogę piersy dać? Mogę. To świetnie. Bardzo świetnie. To już nie jest potrzebne. Do widzenia. Rybacy. Nie będziecie już potrzebni takiej ilości. To my tu damy teraz wszystkie bańki z ropą. Myślę, że spokojnie możemy tu luzem wrzucać, kochani, na pakę. A tam sobie zrobimy kolejne renowacje. Tak. 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 Świetnie. Proszę zobaczyć, ile miejsca nam się zwolniło od razu. Wybitnie. Dobra, teraz tak. Czy my chcemy te doki mieć tu, czy tam? Chyba chcemy je mieć tu, kochani. Z tej strony. Świetnie. Ale już przestań te okręty też wojenne konstruować, a propos. O, odkupiła jest skubana. Dobra, to nic. Damy radę jej. Już nie konstruuj więcej okrętów. Stocznia Holt. Starczy. Starczy tej wojny. Taka flota sobie poradzi z rudą spokojnie, jak będzie trzeba, myślę. Bez problemu. Mamy jeszcze tu, kochani, flotę wojenną, przypominam. Którą już sobie zgrupujmy właśnie razem jako flotę główną uderzeniową. Wtedy ich podzielimy, zależnie od potrzeb. Dobra, wracając do Trelawney, moi drodzy. Jednak musimy trochę przenieść tu piersów rozładunkowych. Chciałbym. I myślę, że zrobię to tak, z głową. Zrobimy sobie tak, wiązkę puścimy taką. I po obu stronach tej wiązki będą piersy rozładunkowe, kochani. To ma sens. Nie, nie ma, bo nie zmieszczą się. No dobra, to zróbmy inaczej. Bo takich więcej wejdzie po prostu, kochani. Jeden tu. Drugi tu. Trzeci tu. Czwarty tu. Proszę bardzo. I teraz możemy te magazyny także stąd przenieść, kochani. Niepotrzebne już tu będą. Natomiast ty będziesz bardzo potrzebny. Tak, żeby boostować nam tutaj wszystko. Nie pamiętam, kto to był. Szybkość załadunku plus 100%. Świetnie, kochani. To już go dajmy. Jeszcze ktoś tu był. Jakaś pani. Właśnie, pani. Ktoś od załadunków tu był, kochani. Czyli tu daliśmy. Tu ją daliśmy. Dobrze. Okej. Okay. To powinno szybciej. Dużo iść teraz. Fajnie. Niech pani tu działa. A my sobie tutaj zbudujemy, kochani, coś. Te doki nasze. Przenieśmy magazyny tu w takim razie. To jest teraz ważne, aby wszystkie one były przeniesione. Gdyż, ponieważ, kochani, tam musimy zmieścić inne ekstra rzeczy. I zamierzam to osiągnąć. Tak, tak. Jeszcze jeden wejdzie. No i idealny. A tu? No pięknie, świetnie. Dobra. Jestem happy, bardzo. Jeszcze tutaj dajmy wypełniacz. Wypełniacz tu. Tak. 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 Świetnie. Mhm.
Dobra, troszkę to urozmaica zawsze wygląd tych doków. Fajnie, to wygląda jak obszar rozładunkowy. Podoba mi się. Teraz to musimy przenieść trochę. Maksymalnie w tamtą stronę, kochani. Nie wiem, czy nie będziemy mogli innych doków zbudować za chwilę. Jeżeli tak, to po co w ogóle nam to? Zbudujmy główne nabrzeże doków. Uwaga. No przecież mamy wolne tereny portowe. Czy to musi być w takim miejscu aż naprawdę? Nie, tutaj gdzieś się da. Zobaczcie. Widziałem to przez chwilę. Jest. Udało się, kochani. Świetnie. Co my tu mamy? No, no. Czyli zamiast tego magazynu centralnego możemy to postawić, kochani. Innymi słowy. Przenieśmy go zatem. Gdzie indziej. Główny port będzie tu od tej pory, kochani. Tak. Tutaj. Olbrzymia faktoria handlowa. Świetnie. A tu będzie nasz modułowy magazyn, kochani. Pierś dla robotników też bym dał gdzieś z boku. Po co on nam tam, prawda? Tu będzie od tej pory. Tylko przesuńmy to najpierw, kochani. Tak, dowolne miejsce tu. Może muszę skasować nawet część drogi. Już nie jest potrzebna. No, da się tu gdzieś wcisnąć? Nie, nie da się. Czemu? Dobrze, dobrze, zaraz. Na razie muszę to spasować. Nie mów, co robić. Ja sobie poradzę sam. Dlaczego tu pasuje, a tam nie możemy tego zrobić, kochani? Nie rozumiem trochę tej idei. Piersy tu muszą być, owszem. A tu damy radę jakiś port wcisnąć? Coś ten? Ogarniasz? Fajnie. Świetnie. Jeszcze musimy z tego skorzystać. Może za chwilę będzie stać na wykup, kochani. Jak to? Nie mam. Co, że mam 27? Tylko niemożliwe. Nie możemy obniżyć tego? Chcesz powiedzieć? Dlaczego? Czy to kosztuje punkty wpływu? Czy mi się wydaje, kochani? Rozumiem, okej, dobra, chwileczkę. Ojej, rozumiem, co zrobiłem, dobra. Mój błąd, przepraszam. People celebrate your leadership. Mój błąd, okej, okej, już to naprawiam, bo nam rozpada się gospodarka właśnie, zauważyłem. Dopiero teraz. Gazetę wydaj. Zdążymy? Mam nadzieję, że tak, kochani. Uff, zdążymy, dobrze. Prawie rozwaliłem system. Może z tej strony po prostu tą, kochani, wystawę i port powinniśmy postawić, co? Może to jest dobre miejsce na niego. Widzicie, nie chce się wpasować nigdzie. To jest to, nie? To jakoś nie chce pasować, dlaczego? Czy jest tylko jedno słuszne miejsce, gdzie on może stać? To mam zrozumieć przez to? No dobra, skoro tak, to tak zrobimy, nie? Co mogę zrobić, kochani? Zobaczmy, co on tu ma za opcje. Pierce, biuro, nabrzeże załadunkowe, dobra. Jak się rozbudowuje go? Aha, to trwa budowa, zobaczcie. Pierce, tak, Pierce, 3 tony na sekundę, spróbujmy. Czyli ma swoje własne, a rozumiem, dobra, czyli to zmienia postać rzeczy, kochani. To zupełnie zmienia całość. Zobaczmy, jakie ma funkcje jeszcze eksportu i importu. Świetnie, zobaczcie. Można inne produkty importować, świetnie. Więc może nie będzie trzeba propagandy używać tym samym, kochani. Zobaczmy, ryby gdybym chciał wymienić na przykład. Na co mogę wymienić ryby? Na mydło? Za jaki kurs wymiany? Czy mogę tylko w ramach tych samych produktów? Aha, rozumiem. Tylko tak to działa. No, kochani, to... No dobra, ma to sens, rozumiem. Okej, po kolei teraz, kochani. Po kolei. Żeby nie pomieszać i nie poplątać wszystkiego. Te pirsy muszą wylecieć stąd docelowo. Dobra, niech stracę. Niech wylecą teraz. Kapitana też na chwilę. Przepraszam, kapitanacie. Nie ty, tylko ty. Ciebie gdzie indziej chciałbym wstawić. O, 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 tu było miejsce, kochani. Tu gdzieś było miejsce. Jest. Tylko, że to... Świetne. No wreszcie. Wreszcie gadasz jak człowiek. Tu. No i od razu inna rozmowa. Od razu inna rozmowa, kochani. To lecimy. Zacznijmy od pirsów. Możemy 3 na dzień dobry zbudować, tak? Świetnie, to zbudujmy. 3 na dzień dobry.
Raz, oczywiście chcemy jak najdalej w morze wysunąć, zaraz Państwu wytłumaczę dlaczego, chociaż Państwo sami się domyślają na pewno. Chodzi oczywiście o tempo rozładunku, jakie tu możemy sobie zapewnić tym samym. Zróbmy to ładnie, tak jest. Kapitana też tu teraz można dostawić. 5 składów możemy aż zbudować, kochani. A, tak się moduły buduje, fajne. Szkoła jeszcze nie potrzebna. Ten magazyn też nie jest potrzebny. Resztę trzeba rozbudować, rozumiem. O, jak fajnie, że przybył. Bardzo nam miło z tego powodu. Jeszcze 3 składy możemy pobudować, kochani. Uwaga. No, ciekawe, bardzo ciekawe, jak to się buduje. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest wcale łatwo. Nie ma narożników takich składów? Trzeba tylko budować je w taki sposób? Jedyny słuszny? Proszę się przesunąć na chwilę. No, no. To coś. To by było coś, kochani. Może z tej strony powinniśmy mieć nasz magazyn i wtedy pilot załadunkowy. Tak myślę, kochani, że tak zrobimy. Usuńmy te 3 składy. Przesuńmy nasz... Weźmy tą straż pożarną, wywalmy stąd. Przesuńmy nasz pilot najpierw. I nasz port główny i połączmy tu drogą. Tak jest. Niech on tu będzie w taki sposób. A teraz my sobie magazyn będziemy rozbudowywać, kochani, dopiero. O, to jest to. I to jest to, kochani. Kapitana portu, tak? Jak najbardziej. Jeden chcemy mieć. I chcemy, żeby wpływał na maksymalną ilość piersów. No ciekawe, trzeba trochę pomyśleć z tymi... Czy on na całość wpływa? Chyba tak. Pozycja na przednią dodaje, rozumiem. Aha! No to dobra, rozumiem. Okej. Okay. Świetne. Bardzo świetne. Bardzo świetne. Więcej składów potrzebujemy na pewno, kochani. Czemu nam się skończyły? Co trzeba, żeby odblokować kolejne składy? Proszę powiedzieć. I ile teraz możemy mieć? Ton? 2900. No to się poprawiło zdecydowanie. Dobra. Import, eksport? Nie. Kapitan od portu drugi. Jeszcze jeden slot na przedmioty daje. Dajmy, czemu nie? Biuro eksportowe. Zwiększa liczbę kontraktów. Proszę bardzo, jakie cuda. 30 stali, czyli trzeba maców trochę, kochani, przerzucić do domciu znowu. Czy my mamy wolne okręty? Nie mamy, tylko te. Dobra, to popłynie flota wojenna. Też nie problem. Też to nie jest problem, kochani. Podwyższ poziom towaru eksportowego. Takie mamy zadania, rozumiem. No dobra. Zrobimy tak, kochani. Widzę, że porty się naprawdę ożywiły, zobaczcie. Łódki jakieś ładne z turystami, dużo fajnych rzeczy się tu dzieje. Ekstra. Dobra. Stali. I czego jeszcze będzie potrzeba? Stali i okien, bo beton jest. Dobra, stali i okna w takim razie. 3-4 statki ze stalą, 4 z oknami wyślemy. Powinno wystarczyć. Chociaż im więcej, tym lepiej, kochani. Co sobie będziemy żałować? Kto bogatym zabroni być biednymi? I na odwrót. 5 statków. Reszta okna ładuje, proszę bardzo. Cyk. Chyba bardziej stare jak okna, ale będziemy ładować i to, kochani. Okna. Tobie damy. O, ty to zostaw w ogóle. Niepotrzebne mi to. Okna. I reszta stal bierze, tak? Dziękuję bardzo. Cyk. Ale żeśmy tego naładowali, zobaczcie. W trymiga zniknęło wszystko, co mieliśmy tu, jakikolwiek zapas. No i dobra, zapraszam Państwa teraz, mniejszym, do Trelawney. Proszę bardzo. Państwo tu zostają, fajnie, dobra. Czyli zaznacza tylko wszystkich, którzy są na ekranie, ekstra udogodnienie. Bardzo się cieszę, a my sobie zobaczmy, kochani. Mamy te piersy, bardzo fajnie, tak jest. Teraz czy się da narożne moduły budować, byłoby fajnie, gdyby się dało, po prawdzie. O 100 ton zwiększa magazyn. Szybkość załadunku 3 ton na sekundę. Kapitana, ty dwa już mamy. Nabrzeże załadunkowe. Skraca czasy załadunku dla lokalnych statków. Świetnie, kochani. Tylko nie mamy niestety tych stali, więc nie jesteśmy w stanie skorzystać. Ach tak, dawaj to, zanim wystawa się skończy. Już się kończy. Szybko. Zanim zapomnę. Dawaj, dawaj. Dobra, teraz powinno ruszyć. I do Makareny. Nie tu. Płyń do Makareny znowu. Płyń do Makareny znowu, gościu. Tak jest. My też tam skoczmy. Nie tu w zasadzie. Czy już skończyliśmy dla tej królowczej zadanie, czy jeszcze nie?
Gdzie ta królowa ma zadanie, bo ja nawet nie wiem, gdzie oni są. No dobra, zaryzykuję lagi, kochani, na chwilę. Gdzie ta królowa popłynęła, nie? Z naszym statkiem. Chciałbym bardzo wiedzieć. I z jakiej paki zabrała nam okręt. Tak sobie po prostu. Spróbuję ją znaleźć, kochani, bo to dość istotne, żebyśmy odzyskali nasz statek. Gdzie jest Nate? Tu go nie ma. A nie, gdzieś jest. Jest tutaj, kochani. Czemu na nim... Czemu nie możemy wypłynąć tam? Czyżby się zadanko zawiesiło? Czyżby się zawiesiło zadanko, kochani? No chyba, że do niego musimy popłynąć. Dobra, spróbujmy. Może to o to chodzi, nie wiem. Chyba, że ona oszczekuje innej eskorty. Bardzo możliwe to jest, kochani. A cóż to za miasto, Great Dano? Za przeproszenie. Nie chcę takich miast. Doing your bit for charity, are you? To jest Bydgoszcz, to jest Zamość. A tak, rzeczywiście. No to jeszcze Lublin nie mamy. Trzeba dodać, koniecznie. Tak jest. Czy to nie nasz statek? Nie, zdecydowanie nie nasz, kochani. Ale wyspa nasza, to się trzeba cieszyć tylko. Też mamy jakąś siłę roboczą. Postawmy te piersy, co? Nie mamy za co, dobra, okej, okay, rozumiem. Dobrze, za każdą wyspę jest bonus. Świetnie, kochani. Teraz ta flota płynie do tak, płynie do nowego grodziska, świetnie. Tą wyspę chcemy od niej kupić. Jak tam dyplomacja? Ona jest zadowolona jeszcze z tego, że ją wykupujemy, no patrzcie. O, daj zadanko, Willy, dokładnie. Daj zadanko i nie rób scen, nie? Czego ty chcesz? Powiedz mi. Nie masz zadań, zatopione skarby, świetnie. Arktyka. Co ty chcesz? Dostać 60 ton rumu do Arktyki. No to żeś wymyślił? Naprawdę. To żeś wymyślił, Willy. Dobra, wyślemy jeden okręt. Co nam szkodzi? Wyślijmy jeden okręt, kochani. W międzyczasie niech dopłynie do niego i zacznie zadanie. Nate. On się tym zajmie oczywiście. 60 ton rumu sobie życzy. Gamon. Masz nawet więcej. Popłyniemy tam do Arktyki. Płyń w takim razie do Suwałk. Nie wiem, gdzieś tam. Może tam jest jego statek. Zobaczymy zaraz. Tutaj jest, okej. Okay. Jak dopłyniemy, to pójdziemy. Jeszcze tam ma jakieś wyspy, ale to się nie liczy, kochani. To się zupełnie nie liczy, to co on tam ma. Ile jeszcze pokoju z nim mamy? Czasu. Godzina i 5 sekund tylko, kochani. Z nią mamy dłuższy, więc to Willa trzeba będzie pierwszego wyrolować. Myślę, że trzeba tu część floty przysłać zatem. Tutaj on jest niegroźny, co? No nie, ma jakąś tam flotę. Parę fregat, kochani. Parę fregat, port uzbrojony, może wykupimy to, co? Żeby się nie tu, co byle port z nim. Może nam się uda to jeszcze zrobić, zanim będzie groźny. Tutaj się nie liczy, tam też się nie liczy. Tak, dokładnie tak, Willy. Williamie, głupi. Nie, nie chcę twoich zadań. No, zobaczysz kiedyś moją lojalność, obiecuję, jak tylko skończę z nimi. Masz to jak w banku. Jeszcze nawet flota nie wypłynęła, kochani. A może ustawmy sobie wartości eksportu, jakieś ryb mamy multum, widzę. Po co nam one tutaj, jak, a chociaż przydają się, to prawda. Ale deski? Deski możemy handlować, kochani. Handlujmy deskami na przykład za co? Za zbożem akurat mamy, świnie mamy, tak? Deski, drewno mamy. To się zupełnie nie opłaca. Miód? Nie wiem, czy chciałbym. Dobra, no. Trzeba coś odbankować, rozumiem. Na ziemniaki? Cokolwiek, żeby napełnić magazyn, nie? Niech idzie wymiana. 50 do 67, dobra, to zamienię. Your ship has returned from its voyage. Aktywne kontrakty, świetne. Jak tego używać, kochani, w ogóle, niech pomyślę. No, wymieniaj. Czy to już jest aktywne? Rozumiem, tak. Czyli za 18 minut to będzie zrealizowane, świetnie, no i dobrze. Podwyższ poziom towaru eksportowego, wolumen eksportu 50 ton na 1000 ton, rozumiem. No to trochę sobie powymieniamy, kochani. Dobrze, niech to się dzieje w tle. Instytut też popracował, zobaczcie. Już na maksa, więc wydajmy te pieniążki. Punkty, przepraszam. Więc wydajmy te punkty, kochani. Inwestuj, 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 inwestuj.
Inwestuj. Zaraz kupimy udziały w Wyspie Rudej, oczywiście, jak się Państwo domyślacie. Zgadza się, a nie zapomniałem. Punkty już szybciutko zainwestowane, kochani. Uczonych później mniej nam będzie potrzeba. Zredukujemy ich ilość, bo żrą i piją na potęgę. Dziady jedne. Dobra, tak, jeszcze raz i czekamy dalej. Dobra, świetnie, niech punkty lecą. Eksport idzie, 18 minut. Trochę to potrwa, ale dobrze, jest co robić jeszcze, kochani. Fajnie, skorzystamy sobie z tego. Oczywiście. Możemy sprzedać to, czego nam nie potrzeba już dzięki temu. I tak chyba w każdym porcie możemy zbudować takie cudawianki, kochani. No dobrze. Porty są odciążone zupełnie, zobaczcie. Niedługo się pozbędziemy tych klasycznych pirsów. Zostawimy tylko te, kochani. Liczbę modułów nam determinuje, no właśnie, liczbę pozwoleń. A zapewne liczba pozwoleń jest zależna od tego, od wartości eksportu. No świetnie, fajna mechanika dodana do gry. Bardzo mi się podoba, pobawimy się tym trochę. Oczywiście. Dodajmy tą panią. Tak jest, poprawmy wydajność. Szybkość remontu, zasięg przeprowadzeń napraw. Co jeszcze? Aktywność portu podnosi. Dawaj. Wszystko. A to? Przedmioty modułu. Jeszcze coś można dodać, zobaczcie. Wieżyczki obronne, niekoniecznie. Ruch turystyczny. O tak, to dodamy, ale nie tu. To dodamy tu, proszę Państwa. Tak jest. Zwiększony ruch turystyczny. Tutaj dodamy mianowicie to. Zobaczmy. Autonaprawa, szybkość ataku, sieci, to wydajność domów rybaków podnosi nie potrzeba. Żuraw naprawczy. Kogoś sobie wynajdziemy, specjalistę jakiegoś. Mamy przecież możliwość, prawda? Od portu jeszcze, kogoś to zwiększa różne rzeczy. Zobaczmy, kogo tu mamy. Badania przedmiotów. I teraz tak, przedmioty kapitanata portu. Co, kapitanatu, co my tu mamy? Plany statków, ekstrawagancki parowiec. Panią weźmiemy, bo chcemy taki parowiec sobie wytworzyć, oczywiście. Przy stoczni musimy zbudować jeszcze jeden kapitanat portu, kochani, zatem. Żeby się w pełni cieszyć możliwościami, jakie oferuje. Uff. To zbudujmy stocznię. Tylko parowców, czy właśnie, czy czego? Parowców chyba, nie? Tak mi się wydaje. Potrzeba elektryczności, to wiem. Potrzeba stali, to też wiem. I innych gadżetów. No dobra. Okej, to damy ją tu, na przykład. O! Podłączymy do prądu. Poczekamy, aż takowy, kochani, aż będą stał. Już jest stał, bo dopłynęli chyba właśnie. No i świetnie, w samą porę. W samą porę, kochani moi. W takim razie, Państwo tu sobie zacumują na chwilkę. Dosłownie na minutkę jedną. Cudownie. Dobra. No, 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 nie wstydź się, bliżej, bliżej, chodź, chodź. Nie wstydzimy się, tu. Rozładować wszystko, proszę, i znowu płynąć po kolejne fancy. Cyk. Cyk. No, chodź bliżej, nie wstydź się. Nie gryzą. Chyba, że ich solidnie wkurzysz. To inwestorzy cię mogą pogryźć, chodź tu. Dobra. I znowu płyniecie do grodziska po resztę, a my sobie rozbudujemy magazyn, kochani, o kolejne moduły. Zanim skończymy nasz odcinek. Tak, proszę bardzo. Wszystko mamy, wszystko rozładowane. Pięknie i do grodziska. Hyt starego. Nie tu? Tu. Proszę bardzo. Mamy jeszcze sporo wysp do rozbudowania w międzyczasie, kochani, jeżeli byśmy chcieli. Pytanie, czy byśmy chcieli. Kapitan płynie, to fajnie. A my dalej. Nabrzeże załadunkowe. Skraca czas załadunku. Już mi się to podoba. Cyk. Ile takich damy? Dwa. Dwa. A to? Co to jest? Biuro eksportowe. Zwiększa liczbę kontraktów. Świetnie. Oczywiście, że chcemy. Nawet bardzo. A, to tak się łączy, kochani. Już rozumiem. Dobra. To zmienia wszystko. Nie no, to zmienia wszystko, kochani. Absolutnie wszystko. Świetnie. Że da się je tak... Myślałem, są narożne moduły po prostu. One się same dopasowują. Zobaczcie, kiedy tylko się je postawi. Żuraw naprawczy nam w ogóle niepotrzebny. Tak, teraz to. Taki żuraw też nie jest nam potrzebny, kochani, prawdę mówiąc. Czekamy na powiększenie portu po prostu. Musimy czekać już w tej chwili. Ten od portu też sobie damy bliżej tu. Jakby go tu postawić teraz. Nie, 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 nie dotykaj. Bo popsujesz. Tu chyba, nie? Też nie. Tu? Też nie. Dobra. Niech będzie tu w takim razie. Tymczasowo, kochani.
podkreślam tymczasowo. No dobrze, czy wystawa jest gotowa do odebrania? Prawie. Prawie, że. Dobijemy do ostatniej nagrody? Mam nadzieję, że tak, kochani. Chyba nie, bo 35 sekund zostało tylko. Trudno się mówi. Czy jesteśmy w stanie opracować więcej? Tak jest, jesteśmy w stanie więcej przedmiotów identyfikować. Tak to zrobimy, kochani, w tej chwili, natychmiast. Dobra, kolejne punkty mądrze wydane. Świetnie. Tamburynki dla Afryki. Wszystko jest. Świetnie, kochani. Zatem... jesteśmy w domu, moi drodzy. Jesteśmy, kochani, w domu. I myślę, że możemy sobie pozwolić na więcej, mając ten modułowy magazyn. Doki modułowe, oczywiście. O to mi chodziło. Dziękuję wam, kochani, za dzisiejszy odcinek. Będziemy je sobie dalej rozbudowywać w kolejnych, na które serdecznie was zapraszam. Dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.